Tomasz Narkun przed wyzwaniem dwojakim. Po pierwsze walka o pas, po drugie rewanżowa walka z tym Semerwalem, z którym już wcześniej się biłeś. Co w tym jest dla Ciebie ważniejsze? To, że będziesz mógł wreszcie stoczyć rewanż z kimś, z kim przegrałeś, czy to, że ewentualnie możesz się zostać mistrzem KSW? Nie, oczywiście. Idę po pas. Pas jest najważniejszy. A tam, tak naprawdę osobiście to nic nie mam do Gorana. Tylko, że po prostu stoi mi na przeszkodzie. No i muszę tą przeszkodę przejść. Musisz tą przeszkodę przejść. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy po poprzedniej walce z Karolem Celińskim, to mówiłeś, że jesteś gotów wejść zaraz natychmiast tutaj zawalczyć jeszcze o pas, byłeś tak dobrze się czułeś. To więc zapytam, jak teraz ta twoja forma, jak teraz twoje samopoczucie przed tym pojedynkiem o pas właśnie, no troszkę później niż to sobie zakładałeś wtedy, po tamtej gali, ale jednak. No ja ci powiem krótko. Widziałeś media trening? Widziałem. No to sam sobie odpowiedz. Czyli to rozumiem, że to jest, tak właśnie będzie wyglądał Tomasz Narkun w tym pojedynku. Dokładnie. Słuchaj, czyli rozumiem, że wszystko jakby tutaj układało się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Troszeczkę jakbyś mógł opowiedzieć, my tam siedzieliśmy, patrzyliśmy, jak te przygotowania wyglądają. Ty też się nie gdzieś tam chwaliłeś, ale jakbyś sam mógł o tym opowiedzieć, sam troszkę przedstawić ten swój ostatni okres, jeśli chodzi o te treningi przed walką z Goranem Rliciem. Można powiedzieć, że już teraz chodzimy z tych ciężkich takich treningów, teraz już jest taka świeżość, dynamika, aspekty techniczne już teraz wchodzą, game plan szlifujemy, a też moje przygotowania przebiegały, można powiedzieć, bez większych kontuzji, bardzo ciężkie były przygotowania, tak jak do każdej walki w sumie, zawsze staram się jak najciężej trenować, w tym sporcie po prostu nie ma czegoś takiego, jak sobie można sobie przyfolgować, że ktoś za mnie zrobi robotę. Sam muszę ciężko pracować na to, żeby był jakiś fajny rezultat. Fajny rezultat. Jak podpisywałeś kontrakt z KSW, to tym fajnym rezultatem na początku było co? Od razu myślałeś, zakładałeś, że chciałbyś zostać mistrzem właśnie tej organizacji? Generalnie ja zawsze sobie poprzeczkę kładę wysoko. Od razu, można powiedzieć, jak zacząłem trenować się MMA, od razu już wiedziałem, że będę mistrzem KSW. Dlatego też o to walczę. To jest moje, w tym momencie moje marzenie. Rywal dość doświadczony, trzeba przyznać, zresztą też ma za sobą już walki o mistrzowskie pasy. No właśnie, czy to jego doświadczenie może mieć jakieś znaczenie w tym pojedynku? Taka młodość kontra doświadczenie, można by powiedzieć, w tym walce, zobaczymy. No generalnie na pewno doświadczenie jest bardzo ważnym aspektem, ale ja też jestem, nie jestem też jakimś tam początkującym zawodnikiem, już też toczyłem boje na całym świecie, dlatego też myślę, że to będzie doświadczenie kontra doświadczenie plus moja zaciętość i młodość. No proszę, czyli tych atutów jednak więcej po Twojej stronie. O kurczę, 3 do 1. No właśnie. A propos 3 do 1, tamta Twoja pierwsza walka zakończyła się, ja dobrze pamiętam, niejednogłośną decyzją sędziowską. Niejednogłośną właśnie. No to teraz co? Dalej, chyba już teraz inaczej zapytam. Znów chcesz wszystko w rękach sędziów zostawić, czy już takiego planu w ogóle nawet nie ma? No sam sobie odpowiedziałeś. Sam odpowiedziałeś. Sam pytania, sam odpowiedzi. To nie jest dobrze. Ale okej, słuchaj, jeśli chodzi o Gorana Rlicia, gdybyś Ty miał teraz wskazać jakieś jego ewentualne atuty poza tymi, których rozmawialiśmy, których wygrywasz 3 do 1. Co tam ewentualnie, jak tak obserwowałeś go, no jest taką jego mocną stroną, według Ciebie? Jest śliski. Rozumiem. Może się wymknąć. Możesz się wymknąć, jest śliski. Dobrze, posłuchaj. Zakładamy, że się nie wymknie, że zostajesz tym mistrzem KSW. Nazwiska i w ogóle ludzie, którzy byli mistrzem, tak? Jan Bochowicz tutaj gdzieś tam w tej kategorii wagowej. Dość nobilitująca kategoria wagowa, jeśli chodzi o tą organizację. No tak, dlatego też trzeba uzupełniać ją fajnymi zawodnikami. Myślę, że teraz troszeczkę ta kategoria wzrosła do takiej rangi, można powiedzieć takiej rangi jak na przykład inne kategorie, załóżmy w średnia, gdzie tam jest naprawdę bardzo dużo zawodników. Myślę, że ta płci ciężka powoli się buduje, no i idzie to w dobrym kierunku. Teraz oczywiście ta walka z Rliciem, zakładamy, że te twoje atuty wygrywają. Jakiś plan na przyszły rok już, ewentualnie założenia jakieś ile walk, coś takiego, czy na razie w ogóle o tym nie myślałeś? Nie, ja już wiem z doświadczenia, już tyle lat trenuję, że nigdy nie można czegoś takiego robić, że sobie zakładać. Wiadomo, tam jakieś takie snucia, ale to tak naprawdę to są takie dalekie mi jakieś tam opcje, że mówię sobie dokładnie, że to robię, później w marcu robię to. Nie, ja zawsze podchodzę do sprawy, można powiedzieć, konsekwentnie, indywidualnie, do każdej walki, dlatego też najpierw się skupiam na jednej walce, zrobię ją, wykonam. Jeżeli zadanie będzie dobrze wykonane, to wtedy będziemy myśleli, co będzie w 16 roku. Ale tak mniej więcej już tam coś, tam jakieś na horyzoncie, tam wiadomo, już ktoś mnie informuje, że na przykład by chciał mnie gdzieś tam zobaczyć na jakichś startach, czy też w klatce, dlatego też już ten grafik jest trochę, można powiedzieć, zajęty, ale to już moi menadżerowie się tym zajmują. Ja tylko sobie, można, ja tylko się skupiam na walce.
Rozumiem, że poza granicami kraju mówimy, tak? Są jakieś oferty dla Ciebie? No są, co rusz są jakieś oferty. Troszeczkę jak startuję na tych zawodach grapplingowych, bo też startuję na zawodach grapplingowych, to tam naprawdę bardzo dużo się po tych zawodach odzywa się jakichś menadżerów, no bo jakby nie było, no to jak mistrzostwa świata, no to już jest taki prestiż, że później chcą widzieć u siebie na gali na przykład takich zawodników, którzy tam startują. No i tych ofert na pewno jest trochę, ale jestem skupiony tylko na KSW, mam kontrakt z KSW, dlatego też tylko 31 października, tylko to mnie interesuje. 31 październik, wspomniałeś o tym grapplerskich startach, rzeczywiście jest bardzo dużo i też ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o twoje grapplerskie starty. Tak jak już kończąc wątek relicza, to będzie właśnie decydujący element, myślisz, z twojej strony w tej walce, właśnie te twoje umiejętności grapplerskie? To zawsze, do tej pory chyba wszystkie walki wygrywałeś przez poddania, te, które wygrywałeś. Tak, jak Rickson. No więc właśnie. Też oglądałeś Ricksona? Tak, Rickson. Wszystkie walki muszę przez submission kończyć. Dobra, to czekamy na takim razie na to zakończenie. I cóż, niech to będzie faktycznie pojedynek, który będziemy długo pamiętać. A jeszcze zapytam Cię tylko, Ty walczysz o mistrzowski pas. Będzie taka walka kolejna o mistrzowski pas w KSW, która budzi ogromne zainteresowanie. Mówię to o Materla Kalido w tym pojedynku. Jak Ty obstawiasz tę walkę? Pytamy wszystkich, to i Ciebie zapytamy. Jak Ty uważasz, jak ta walka się potoczy? No wiesz, no to jest takie retoryczne pytanie, nie? Z Twojej strony. No bo wiadomo, no Michał Materla, tak? No właśnie, prawdę powiedziawszy, nie spodziewałem się odpowiedzi, myślałem, że może będzie niespodzianka. Czyli stawiasz na Michała Materlę. Mamet. Słuchaj, dobra, w każdym razie zobaczymy, jak ta walka się skończy. I ta Twoja. Życzymy, żeby to był udany występ. W Anglii kiedyś byłeś wcześniej na Wyspach? Miałeś okazję? Tak, już byłem kilkukrotnie w Anglii. Nawet trenowałem w Shoot Fighters Akademii. Bardzo fajny klub. Też tam stoczyłem kilka takich walk sparingowych mocnych z Wemolą, to też taki znany na pewno polski... Walczył chyba nawet z Piotrem Strusem, Tak, walczył z Piotrem Strusem, z nim miałem takie naprawdę zacięte, można powiedzieć, pojedynki, ale to już tylko tak nawiasem mówiąc, nie? Naprawdę fajnie wspominam ten czas spędzony w Anglii, no i cieszę się bardzo, że znowu tam sobie pojadę. No to w takim razie powodzenia, dziękuję bardzo. Dziękuję.